Z tej strony Pija. I Kosmo. Nadszedł ten czas, gdzie niektórzy z nas wracają do szkoły. I właśnie z tej okazji postanowiliśmy nagrać super ciekawy, niesamowity challenge dla was, taki typowo szkolny. Liceum. I razem z nami są tutaj Aquamarena, Karol, czyli Glas i Jam, Joanna. 3. Anna, 3, Mesi. Pandora. jaka sobie Elis? Szczegóły tego wyzwania poznacie na filmie, który teraz właśnie oglądacie, a my zapraszamy Was serdecznie, żebyście te szkoły nasze testowali, oglądali filmy na kanałach wszystkich uczestników i zapraszamy Was wszystkich do oglądania. Hej, cześć, witajcie! Jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam Was na wyzwanie, w którym wzięłam udział. Wezwanie szkoła youtuberów. Tydzień temu Pia razem z Kosmo zaproponowali Mi i kilkudziesięciu innym Sims Tuberom wzięcie udziału w wyzwaniu, którego celem było zbudowanie jak najfajniejszej, jak najciekawszej szkoły w The Sims 4, poza głównym celem tak naprawdę było to wyzwanie bardzo dowolne, każdy mógł stworzyć coś w swoim stylu, a to Wy będziecie mogli zdecydować o tym, kto z nas wygra te wyzwanie, tą konkurencję naszą. Tak więc zaczynając od konkretów, wszystko będzie w opisie. Linki do każdego twórcy, który wziął udział, do każdego jego builda, rozgrywki shorta, tego na co się zdecydował, oraz będzie link do ankiety, której anonimowo możecie zagłosować na każdego. Tylko pamiętajcie, że tutaj nie kierujemy się naszymi sympatiami, a kierujemy się tym, który build, która szkoła najbardziej nam się spodobała, który zamysł, koncept pomysł najbardziej nam się spodobał. Także zapraszam do głosowania. Wyniki są w niedzielę. Z tego co pamiętam, ale wszystko będziecie mieli podlinkowane i opisane w opisie. Szkoły też będzie można pobrać z galerii, z tagu Szkoła YouTuberów, bodajże, jak dobrze pamiętam. I jak tylko się pojawią, to chcielibyśmy Was na pewno zachęcić do tego, żebyście Wy też coś nagrali z naszymi szkołami. Jakiegoś TikToka, jakiś odcinek, jakiś filmik. Ja sama też myślę, że podpatrzę, co tam wszyscy zrobili, także może coś wam z tego też sklecę. Ale przechodząc do konkretów, postaram się teraz wam zareklamować, opowiedzieć o mojej szkole, o moim zamyśle, o moim pomyśle i o tym, co z tego wyszło. Ogólnie o tym wszystkim wiem od tygodnia i tydzień mniej więcej, prawie równo wyszedł mi na ten build. Jak czyńś z wielu, nie. Przez sierpień pracowałam nad dużym projektem i miała być to szkoła, aczkolwiek w momencie, kiedy dowiedziałam się o wyzwaniu, próbowałam ją jeszcze jakoś tak ruszyć, ale ostatecznie poszła do cudownego czyścia, czyli forderu niewykorzystane. Może strzeliłam sobie tym w stopę, bo była trzy razy mniejsza niż ta, ale stwierdziłam, że fajnie będzie też spróbować się w tydzień, tak jak wszyscy praktycznie, i faktycznie w tydzień zrobić jakiś build. No i oczywiście musiał być wielki, bo dlaczego nie? Moją inspiracją do tej szkoły była szkoła Reynolds High School. I nie wiem, to chyba bogowie Google'a grafiki mi wysłali i zesłali tą szkołę dosłownie. Jej front jest praktycznie odzwierciedlony w moim bildzie, Tylko dodałam do tego swój sznyt i oczywiście gdzieś tam wszystko naokoło. Aczkolwiek jest to mega mocna inspiracja. Macie oryginał, gdzieś tam na pewno Wam się pojawi. Po prostu wpisałam sobie High School w Google'u. Przełączyłam na grafikę, i skrolowałam, i znalazła się gdzieś tam moje oczy, przykuła ta szkoła, która jest takim naprawdę, naprawdę uważam odzwierciedleniem takiej szkoły, jaka przychodziła mi do głowy i była świetną taką kanwą po to, żeby zrobić cały tak naprawdę build. Tak jak w wypadku tej szkoły, ja też zdecydowałam się na połączenie cegły z bielą, z takim betonem. Mamy trzy, powiedzmy, części. Sama szkoła składa się z trzech części. Jeśli ktoś nie lubi takiego speedbuildowego, gadaniowego odcinka, to zapraszam na koniec. Na końcu jest mały montażek, gdzie zobaczycie wszystko faktycznie już ostatecznie, tak jak zostało zrobione. Szkoła w tej chwili, kto nagrywam, jeszcze nie jest, ale jak wy to widzicie i, jak, i taką, jaką wy dostaniecie, jest playtested, czyli sprawdziłam ją z grą i to, co wyłapałam, poprawiłam. Tak więc powinniście się móc cieszyć użytkowaniem. No i teraz, jeśli chodzi o te trzy sekcje, to kolejno mamy sekcję od lewej strony, zaczynając taką sportowo-gastronomiczną. Mamy tutaj basen. Szatnie z prysznicami, siłownię i kafejkę na parterze. Oczy, znaczy no taką stołówkę, może bardziej. Jeśli chodzi o siłownię, to ona ma też dojście z zewnątrz, na zasadzie takiej, że na przykład szkoła jest zamknięta, ale jak najbardziej, siłownię można używać poza szkołą też. A w stołówce mamy taką pseudo-spiżarnię i pseudo-kuchnię, niby, że jest to tam gotowane czy przygotowywane na miejscu. Natomiast na piętrze tej sekcji mamy taką część widowiskową, że możemy patrzeć sobie na tą część z basenem w dół, takie udawane trybuny. Mamy też tam taką salkę treningową. Miejsce takie dla uczniów do odpoczynku jakieś stoły do ping miejsce do posiedzenia i toalety. Środkowa część to taka bardziej biurowo-wypoczynkowo lekko naukowa na parterze mamy oczywiście wielki korytarz mamy też toalety część taką właśnie z szafkami gabinet dla dyrektora z taką małą recepcją z sekretariatem i miejscem do poczekania dla delikwentów oraz pokój pielęgniarki. Stwierdziłam, że mega będzie fajnie to wyglądało, jak dorzucimy. Będzie tak realistycznie. Ja lubię dość realistyczne bildy, no nie oszukujmy się. I też przy okazji najpierw miałam tak, że zbudowałam tą szkołę i się zastanawiałam, co ja tam powciskam. Przestałam się z tym pomysłem. I wstałam z taką ilością pomysłów, że nie co, tylko gdzie ja to wszystko zmieszczę i gdzie ja to powciskam w tej szkole. Ale ostatecznie jest tam wszystko, czego możecie sobie zapragnąć. Natomiast na górze tej takiej środkowej, najmniejszej części jest biblioteka, taka z miejscem do uczenia się, do jakiegoś researchu małego. No i ostatnia część po prawej skrajnie stronie to jest część dydaktyczna, typowo. Mamy tutaj pięć klas, muzyczną, informatyczną, plastyczną, biologiczno-chemiczną i powiedzmy taką zwyczajną, z czego dwie klasy są przystosowane stuprocentowo do typowej nauki, czyli to są te klasy takie wymagane, gdzie mamy biurka i tak dalej. Natomiast te trzy dodatkowe są takie bardziej szalone, jako jakiś tam koncept bardziej niż typowo klasa użytkowa. W tej części też znajduje się Pokój nauczycielski na samej górze z prywatną łazienką, toaletą, nie przesadzajmy. I jest to też jedyna część, która nie jest dwupiętrowa. Jeśli chodzi o zewnętrzne, to od przodu mamy wielki dziedziniec, takie przejście do szkoły. Uważam, że no, pobawiłam się czymś innym niż zazwyczaj i super to wygląda. Jako, że miałam tydzień, stwierdziłam, że krzaczkowanie, kam kamulcowanie niezbyt się sprawdzi w takim biedzie. Także popracowałam nad takimi rzeczami w debugu, które już są i są fajnymi takimi zapełniaczami. Mamy też od przodu możliwość parkingowania się. Znaczy, jest parking po prostu, i jest przystanek autobusowy. Nie mogłam słowa znaleźć, powiem wam. Zaćmienie jakieś. Do samej szkoły też możemy wejść z kilku miejsc, bo jest i wejście bardzo blisko od tej strony dydaktycznej przy klasach, i to dwa wejścia są w tej części, i też wyjście z dydaktycznej części na tyły. Mamy oczywiście te główne wejście, najgłówniejsze, i mamy też wejście na basen od razu. Z tyłu jest taka część bardziej kafejkowo-odpoczynkowa, jakieś miejsce też na jakieś różne rzeczy, które byście chcieli gdzieś tam wystawić, pokazać, wstawić. Ja głównie wykorzystałam to tak typowo pod jakieś posiedzenie, zjedzenie sobie kanapki. No i trochę oczywiście podekorowałam to wszystko. Natomiast nad samą stołówką jest na dachu wygospodarowany taki fragment z, z koszem do koszykówki, z też mini takimi pseudotrybunami. Strasznie ubolewałam, że nie zmieszczę tego, bo z tyłu wpadłam na pomysł takiego jakby korytarza, przejścia takiego, które jest zadaszone po części. I już wciskanie tam jeszcze dodatkowo takiego mini boiska byłoby bez sensu, bo byłoby strasznie wokoło wszystkiego. A potem wpadłam na pomysł, że można by było wykorzystać ten strych, tą górę taką, i strzelić właśnie taki fajny, fajny. Ukryty trochę, można powiedzieć, kord i wykorzystać trochę też to, żeby te budynki nie były takie puste, bo to jest ogromna szkoła, jak możecie zauważyć. Jest wielka i też wypełnienie jej swoje robi i musiałam też ją udekorować, więc są jakieś tam rzeczy w stylu oczywiście zieleni, są rzeczy w stylu jakichś tam dekoracji naściennych, ale i te dachy też chciałam, żeby były takie konkretnie, fajnie porobione. Samo to, że miałam ten tydzień, pozwoliło na to, że mogłam się sprawdzić faktycznie, czy uda mi się jakiś taki duży build zrobić bez cackania się strasznego jakiegoś nad nim. Ostatni tak duży build zrobiłam na Sims Weeku bodajże. Myślę, że na tym kanale nie miałam takiego... miałam jakieś serie, które się dłużej ciągnęły, ale takiego dużego, dużego bildu od A do Z, no to nie miałam dawno. I nad tamtym filmem pracowałam miesiąc, a nad tym miałam tydzień. Ale się bardzo cieszę, że zdecydowałam się jednak porzucić tamten pierwszy pomysł. On może gdzieś tam kiedyś się faktycznie sprawdzi. Ja z tego folderu, który mam nazwany, właśnie niewykorzystane, często rzeczy wykorzystuję później, więc to też nie jest tak, że trafiło i jest stracone. No ale udało mi się na pewno. Dzięki temu trochę inaczej na to spojrzeć i coś innego stworzyć, i ta szkoła mi się dużo bardziej podoba niż początek i środek tamtej, nawet. Bo tak można powiedzieć, że doszłam do środka, bo nie doszłam do końca z nią. Wiem, że jest tutaj też dużo rzeczy takich niepotrzebnych, że tak naprawdę główne jakieś rzeczy to jest ten dla dyrektora, jest ta kawi kawiarenka. Te dwie klasy to są takie naj, naj, najważniejsze rzeczy, i one postarałam się, żeby były stosunkowo blisko siebie. Klasy są w ogóle obok siebie, miejsce dla dyrektora jest też stosunkowo blisko, bardzo. Bardzo blisko mamy toalety, no i kawałek dłuższy trzeba się przejść do stołówki. Ale tutaj, jeśli nie chcemy latać korytarzami, to raczej nasze SIMy wybiorą przejście przez podwórko, bo jest to wyjście. Z tej części właśnie dydaktycznej z tyłu i wejście z zewnątrz do stołówki. Oczywiście wszystko też jest super za duże. Stołówka jest ogromna, ale no klimat po prostu taki, jaki ta szkoła oddaje, to uważam, że jest warty tego. I przy okazji też to jest ogromna działka. W momencie jak wstawiałam tam tą poprzednią szkołę i ona była naprawdę trzy razy mniejsza, to no bardzo dużo dziur było. Ona trochę śmiesznie wyglądała na tej działce. Nie mówiąc, że ta szkoła, która tutaj już stała, była taka, nie wiem, jakoś tu mi te Art Deco nie do końca, przynajmniej nie w tym wykonaniu, te Art Deco mi tu nie pasowało, a ta z kolei ona jest taka pomiędzy nowoczesnością, a taką klasyką. Trochę jest zaniedbana, a trochę jednak jest odnowiona. Tak jest typowo używana. Widać, że jest używana, i widać, że jest zadbana na pewno. Ale żeby nie przedłużać, oczywiście, montażek. Wszystkie jakieś takie zdjęcia, pokazówki, jak to ostatecznie wyszło, bo samo nagranie miało dwie godziny, a ja tak naprawdę zarysowałam, co gdzie będzie tylko. Stwierdziłam, że nie będę Was męczyć jakimś takim buildem, który będzie trwał 40 minut, do tego albo przyspieszony 40 tysięcy razy, że będzie Wam się niedobrze robiło. Tak więc zdecydowałam się, że nagrałam Wam najważniejsze rzeczy. Pogadam. Przy tych najważniejszych rzeczach a propos tego, co chciałabym Wam przekazać, co faktycznie zawiera szkoła, jaki był mój pomysł i zamysł na to, a po godzinach później siedziałam i klepałam wszystkie dekoracje, więc naprawdę mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie, żeby wpaść do wszystkich z opisu. Ja sama też na pewno zobaczę, co ciekawego wszyscy zrobili, bo my tak naprawdę wrzucając to nie wiemy, kto faktycznie ostatecznie zrobił i co. Znaczy poza tym, że to jest szkoła, nie? Mega się cieszę i mega dziękuję dla Pi i dla Kosma, że w ogóle pomyśleli o czymś takim, żeby kolaborację między nami jakąś fajną zrobić, trochę nas też ze sobą zapoznać, bo nie każdy się przecież ze sobą znał. Cieszę się też, że możemy zmobilizować was i my możemy zmobilizować siebie nawzajem i coś fajnego zrobić. Także jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeśli lubicie tego typu content, zapraszam do mojego kanału i do subskrypcji. Zapraszam przede wszystkim do ankiety. Mam nadzieję, że zareklamowałam swój projekt. Także obejście wszystkie inne i zadecydujcie w ankiecie, a ja nie przedłużając dziękuję za uwagę. Widzimy się jak zawsze w komentarzach, a słyszymy się w następnym. Pa, pa.